Witam ja, Kejra i tam dalej coś skaczącego. Oj, użyjmy sobie wszelakich eliksirów. Te... Golem. Mam złe przeczucia. Zidealnie rozpoznaną. Zniszczy dzięki. Irden? Powiem szczerze, że walczyliśmy z czymś rodzajem golemów, jeden z tych, ale wypowiedzę jeszcze nie. Dobrze, mamy Quen. Warto jest ogólnie ten puszczyk zażywać, dodajemy wtedy większe obrażenia. Chyba akcji tu nie będzie za dobre. Chociaż nawet się... Nie, nie jest. Quen jest bardziej rozsądny moim zdaniem. Wtedy mamy pewność, że nie zginiemy. Dokładnie tak samo szarżuje jak w dwójce. Jest? To następnym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej inteligencji. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia. W różnych kwestiach. Ciekawe jakich. Idzie za nami czy nie? Co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Jak to nie? Jesteśmy na dobrej drodze. Jak mogę to zdobyć? Oj. Ale przeciwko wampirom. No. Chyba nie jest bez powodu. Albo masz jakieś przeczucie? Żebyś wiedział. Gargulec. Co to jest? Dobra, będzie trzeba się czegoś pozbyć. Ale zawsze możemy jakieś śmieci, zupełnych śmieci. No to wszystkie wyrzucę. Tutaj chyba dopiero jesteśmy przedźwignięci, kiedy mamy 61 kilo, a nie 60 co najmniej. Więc tak mi się wydaje przynajmniej. Wiecie co? Skorzystam z alchemii i odpoczniemy.
Bo chyba możemy ten olej przeciwko wampirom... Nie, nie możemy, ale odwar z wilkołaka raczej nie będzie potrzebny, szczerze. Przeciwko wampirom, co potrzebujemy? Wody księżycowej więcej. Okej. Mam nadzieję, że drugi gargulec nie wyskoczy. Tam jest teleport. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. Chyba golemów już nie będzie. Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. Czyli teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Gwella Glan. To na pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli do tego elfa z towarzyską wizytą. O, swoje golemy nawet, widzieliście? Buty myśliwskie, 13 pancerza. Bardzo dużo rzeczy odkryliśmy, co? A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Zamrozili je, zanim zdążyły ich zaatakować. Czyli było ich więcej. No nie. Esaise. Zabarduan. Nirin Miramar. Ram. Na kom będziemy walczyć? Naprawdę? To jest jak korkowie w kutniku. To białe zimno zawsze towarzyszy gonu, gonowi. Jak się odmienia? Temu gonu? I w tym śnie tak było. I wtedy z Yennefer. Nie chcę wychodzić za to. Dostaję wtedy obrażenia. Zaczynam wierzyć, że nam się uda.
portalu, bo oni to wychodzili. Oj, po co to zrobiłem? Tak muszą być w środku. Taksi nie jest takie dobre tutaj. Kiedy mnie tak ściskasz? Nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. No sami byśmy sobie pewnie nie poradzili. Prawda? No przyznaj. W życiu. Nie, ale szczerze. Czeka na nas. Co? Naprawdę będziemy z dzikim Gonem walczyć? Puszczyki mi się skończyły. Uparty jesteś, Dwan. To są elfy, rozumiem? Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić! Ciekawe, ile wytrzymasz. Wow. Lecz
Czy rozumiem, że tak seria... Oj. On się zaraz bez nie da się spokojnie znowu, nie? Może i nie. A, może i tak. Jeszcze jedna szczelina! O, do końca się nie wyleczył, fajnie. Bardzo dobrze. Tylko do... Nie chcę, żebym mnie zabił. Naprawdę jest bliski tego. Udało się. Jeśli nie jest, już zaczynałam się bać. Coś musimy wyrzucić. To wyrzućmy. To też. Niepotrzebnie. A teraz rozejrzyjmy się tu. To mi wygląda na laboratorium elfa. Patrz, elf chyba zrobił jeszcze jedną wiadomość. Po takiej walce oliwki dostaję, naprawdę. Pobijałem zimnie. Zobaczmy tę wiadomość. Kirna lija z białego popiołu, z łagodnych wzgórz. Snu z chłodu wody, w zagładę łzę ślizgnie się miękko bez słowa. Zczernieją usta wiedzących, zatrzeszczy w kościach mróz. Mnie nad okien ściętych w szkło powieki zadrga. Mrokiem przeżarta jak solą, na innym niebie wyśledzę twój lot. Zirael, to miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z Krzymuchowych Moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Wiedźmy z Krzymuchowych Moczarów. Gdzie widzieliśmy się ostatnio. Niewiele nam to daje. Siakle! Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Właśnie, to elf ostrzegał przed wiedźmami, ale weźmy to drugie. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki gon. Wiedźmy z Krzywuchowych Bagien. Z Krzywuchowych Moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Nie powinien tak naskakiwać. Chyba jakiś uraz do czarodziejek. Mhm. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na Krzywuchowe Moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu.
Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Przez co? Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Przeczytamy. Dobry pomysł. Chyba będzie obserna. W ogóle przyszliśmy. Oj, to przeczytać. Dobra, dodajmy sobie punkt aktualnie może. Tylko w co? Pytanie w co? Aby odblokować wydaj jeden punkt jeszcze. Aha. Coś jeszcze trzeba dać. Coś jeszcze trzeba dodać. Dobra, weźmy tutaj, nie wiem, Wigni dodajmy. To i tak po to, żeby dalej móc tutaj wykorzystywać. Sami dobrze o tym wiecie. Albo nie wiecie. Tajemniczy mak zielarz. A, przeczytaj książkę Pani Lasu. Pani Lasu. Przeczytam ją. Nawet ja wam przeczytam. Moim wręcz idealnym głosem. Bogowie opuścili nas. Możnowładców nasz los nie interesuje. Nad Velen czuwają tylko panie lasu. W złej godzinie, gdy zaraza i głód zbierają swoje żniwo, trzeba poprosić o pomoc panie. Jeśli będą łaskawe, wysłuchają próśb i odwrócą zły los. A oto jak należy przebłagać panie. Znajdź dziecię, niedorosłe i niewinne. I odprowadź je na krzywochowe moczary. Odszukaj kapliczkę poświęconą paniom. Od niej zaczyna się słodka ścieżka. Odprowadź dziecię po ścieżce, a ono idąc śladem słodkości, trafi do dobrodziejek. Od tej pory niczego mu nie zabraknie, albowiem panie są łaskawe. Stojąc przy kapliczce, wypowiedz swoją prośbę, a dobrodziejki ją usłyszą. Albowiem one widzą i słyszą, co dzieje się w ich domenie. Jeśli złożyłeś dar, twoja prośba zostanie wysłuchana. Okej. Okay. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. To wygląda na to, że nie wiem, one porywają dzieci czy coś takiego. Legenda niedźwiedzia. Berserkerowie nie stanowią odrębnego klanu w sensie więzi krwi. Są rodziną złożoną z tych wojowników, którzy usłyszeli zew niedźwiedzia i odpowiedzieli na niego, opuszczając krewnych i dołączając do żyjącej w górach wspólnoty. Nie każdy zostaje przyjęty do bractwa. Kandydatów czekają najpierw ciężkie próby, które zazwyczaj kończą się ich śmiercią. Ostatnia jest najcięższa. Nazywana jest próbą niedźwiedzia, ale nikt poza członkami bractwa nigdy jej nie oglądał, więc nie wiadomo, na czym polega. Co ciekawe, sami mieszkańcy Skellige wiedzą niewiele na temat berserkerów czy wildkarlów, jak ich nazywają. Nie lubią rozmawiać o ludziach niedźwiedziach ani z obcymi, ani między sobą. Czyli rozumiem, że to są jacyś berserkerowie ze Skellige, czyli tych wysp, gdzie rządzą jarlowie, to już wiemy. Nie każcie mi tego czytać, błagam. To pewnie jakaś teoria o magii. Dosłownie. Dziwny medalion drga, przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą?
To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Dzięki. Okej. Proste, prawda? Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Czujesz odlewy, jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. Wiecie co? No to chodźmy stąd wreszcie. Pamiętacie tą jaskinię, gdzie... Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Okej. Tak, pomogę. No to świetnie, chodźmy. Wydaje mi się, że pamiętacie tą jaskinię, gdzie była Ekima? Wydaje mi się, że tam była właśnie potrzebna ta rzecz od... To oko. Żeby usunąć iluzję, tak mi się wydaje. Ale co ja tam wiem? Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem 1/3, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. 4 strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Myślę, że sobie i tak będę musiał to zapisać. Dobra, tu jest 4. Wiem, że 2 grało, pamiętam. On na czym gra? Co on robi? Pierwszy nie zszedł z brzegu. To na pewno. Spójrz, zgasła. O kurwa. Pozwolę sobie, żeby mi to powtórzyła. Zaraz. Ojej. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Chyba zrobiliśmy coś nie tak. Bella Gla. Wiem, jedno. Pierwszy nie szedł koło... Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? 4 strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Pierwszy nie szedł z brzegu. Całkiem ładnie się pali. Więc to może być to. Drugi... No to spróbujmy. Musimy po prostu ustalić kolejność. 4 postaci, podobne do siebie? Poczekaj. Coś się tam zaczęło dziać. To prawda. Jakby za ścianą się coś... Trzeci szedł ze swym zwierzęciem. A 4 nie pamiętam. Ale to musi być ten raczej. Udało się! Chociaż oboje mieli zwierzęcie, nieważne. Ale wiem, że ten ostatni nie szedł koło pierwszego, czyli koło tego. Więc to ostatni musiał być nie ten, więc tamten. Wiecie, o co chodzi. Przypomina jakieś elfie sanktuarium. Ten pierwszy. To drugie. Tu 3 i tam 4. Jak myślisz? Czyj to grób? Nie ma żadnego napisu.
Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był krewnym Lary? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? W sumie to zaraz będziemy szli. Notatki wiedzącego. Ostrze z Metiny. Ostrze z Metina, tak? O nie, nie chcę tak. To jest słaby miecz. Dosyć. Notatki wiedzącego. Dzień 3275. Ostateczne wnioski w kwestii kaganka. Doświadczenia z magicznym kagankiem jednoznacznie potwierdzają, że aktywny ośrodek kondensacji energii duchowej może być dzięki niemu pobudzony do kontaktu w ściśle określonych ramach pamięci jaźni. Szczątki Lary Doren wykazują jednak całkowitą inercję emanacji duchowej, mimo gwałtownych okoliczności śmierci, które powinny wzmóc pożądaną tendencję. Lara milczy. Na tym etapie badań kaganek umożliwiający kontakt z nieżyjącymi wydaje się całkowicie nieprzydatny do moich celów. Niczego, powiem szczerze, nie zrozumiałem. Wiem, że jest mu nieprzydatny i to tyle. Magia. Miejsce mocy. O, bardzo dobrze. Dawno tego nie znaleźliśmy. Ale wiecie co, to... Ej, czy tam jest golem przypadkiem? Mogę sobie dodać wreszcie punkt. Dawno nie było takich. Magiczna pułapka. Sprawia, że przeciwnik przez krótki czas walczy po stronie wiedźmi. O, to może być fajne. Tylko Irden sobie wykasuje tutaj. Irden mi się tak rzadko przydaje. A marionetka może być okej. To polubiłem tę akcję. Po prostu świetnie. Jest Sigolem. Ale jakiś słaby. Gdzie jest? Ej, gdzie ona jest? Nie rozumiem, że ona kaganek zdobyła i w ogóle, ale mogłabym pomóc. Zaraz tu zginę. Nie mam żadnych jaskółek. Idę do niej. Pomóż mi. Ogólnie uważam, że to Idern byłoby dobre. Ale jeszcze bardziej uważam, że dobre byłoby tutaj, gdybym miał eliksiry. Sodbar. Tylko nie pomogą z kagankiem i już mam jedzieć. Chciałem tego dokonać. Coś jeszcze tu jest. Grzyby.
Wow, sporo tutaj tego jest. Tylko jednak tych mieczy nie będę zdobywał. A, i tak podniosłem. Super. Po co tutaj coś planować? Obstawiam, że... A, nie chcę mi się tam iść, szczerze. Obstawiam, że już tam byłem, po prostu. Medalion drży w to miejsce mocy. Chociaż... Może właśnie tamtędy możemy wyjść. Nie wiem. Na pewno chcę zrobić jedną rzecz. To jest wręcz nieuniknione. Potrzebuję jaskółek i wszystkiego, na wypadek gdybym jeszcze miał walczyć. Chciałbym jeszcze w tym odcinku po prostu wyjść stąd. Magia to miejsce mocy. Czy może ja nie mam się cofnąć przypadkiem? Ale nie, nie. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie, nie bez powodu przecież byliśmy tutaj. Tylko że ona za mną nie idzie i to mnie trochę martwi. Wow, jakieś buty średnie. Dobra, jednak coś trzeba wywalić. Było naprawdę. Czy w alchemii może nie mogę czegoś wytworzyć? No mogę jedynie ten odwar z wilkołaka zrobić. O, jest gwiazda tańcząca. Mamy już jednak gwiazdę tańczącą, więc to mi się nie przyda. Dobra, zróbmy ten odwar z wilkołaka. Fajnie, że to mi nic nie dało. Ale dobra. Tutaj one nic nie ważą. Ja eliksir jakiś. Mamy problem, powiem szczerze. Coś trzeba wyrzucić. Dobra, wyrzućmy tą kurtę. Tak bym dostał za nią, nie wiem, 20 orenów. Powiem szczerze, że tutaj jest... O, tędy może. Nie, byliśmy tutaj. Naprawdę jesteśmy w takim... W takiej kropce. Możemy jakoś mapę lokalną bardziej? Wszystko ogólne? Nie. Niestety nie. Ale może pokierujmy, bo nie bez powodu chyba ona nie chce tutaj iść. Idźmy tam, gdzie nam... Idziemy? O. Ktoś nałożył iluzję. Dokładnie. Tutaj wychodzimy. Uff. Wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. To moje mamy stworzyć i przyjść. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze?
Na pewno cię odwiedzę. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. Dobra. Wydaje mi się, że to tyle. Dużo nam to zajęło czasu, żeby ogarnąć tą jaskinię, świątynię, czy cokolwiek to było. Cóż, musimy trochę sprzedać rzeczy, bo mamy ich naprawdę dużo. Dobra, nie wiem, ale zajmę się tym pomiędzy odcinkami. Dzięki za oglądanie. Cześć.